Kamerzysta. Zaczynamy kolejny odcinek na mojego YouTube'a. Dzisiaj odstawimy na chwilę rower i spróbujemy pobawić się na hulajnodze. A skąd się wzięła ta hulajnoga? Śmieszny przypadek, bo poleciałem do sklepu po bułki. No i w sumie nie chciało mi się wracać z buta i kupiłem. Tak jakoś wyszło. Dlatego spróbujemy dziś na hulajnodze, może być trudniej mi się wydaje. Ze stabilizacją. Ogólnie to już widzę tutaj miniaturkę do odcinka, nie? Bang, bang. Po pierwsze jakieś podstawy na flacie. Czyli bar spin, opo bar spin, tail whip i opo tail whip. Zobaczymy, jak to się robi. Zupełnie co innego niż na rowerze. To chyba trzeba podawać. To był fopo, jeszcze raz. Tail whip. I opo tail whip. Ale to jest dziwne. Nie nadaje się chyba to trochę. Czemu? O Boże, tragedia. Na rowerze lepiej iść. Spróbujemy wbić na jakieś rampy. Bo ostatnio tak pisaliście w komentarzach, żebym tą flarę na hulajnodze spróbował. Jak się poczuję na niej pewniej bardziej, może spróbuję. Zobaczymy. Ale to jest dziwne, bo jadę bokiem. Na rowerze zawsze przodem. I może wyjść źle. Wow. Op, sprawdźmy rampy. To będzie straszne. Jak się pedałuje? Ale dziwne. Nie, bo chciałem przejść na drugą stronę, ale nie zdążyłem. Za szybki jesteś. W ogóle inaczej się wybija na tych małych kółeczkach z rampy. Strasznie ciężko. Zjadę z tego w ogóle? O Boże. Ej, tu się wydaje, ale tu jest 3,5 metra albo 4. Metr 50, metr 50, no jest wysoko. Jest. Metr 50, kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Kurwa, wysoko. Jo, ale będzie rozpędza. Dobra, próbuję. Jo, ale to jest straszne. Jak jeździcie na rowerach, to nie polecam przesiadki na hulajnogę. Z hulajnogi na rowery tak, bo może być bezpiecznie. Straszne, spróbuję taila. Wow. Ej, ale złapałem w locie tej whipa, jak na rowerze. Ale to jest inaczej. To jak się łapie, to podciągasz do siebie wszystko. Tu jest takie lądowanie pod górkę. Ja nie umiem prędkości na tym nabrać i nie dolecę tak czy siak. Jakby był płaski, to bym może zrobił. Przyjechał streetowczyk, dzień dobry. Gdzie masz rower? Jak jest pracy dopiero. A, patrzę, że stoi morkarek, to zajadę zapalić sobie papieroska. Ja katuję Taila. Nie trafiłeś, jeszcze za niedługo ma być młody. No. Mogłeś wziąć rower. Wow. To bierz Guvera. No, ja dzisiaj na hulajnodze. Dzisiaj zostałem skuter kidem. Yeah. Mentalnie cały czas jest skuter kidem. Dobrze, dobrze ci idzie. Jest ciężkie. Jest ci nie trudno. Co, baby? No, na hulajnodze to jest tragedia. Już myślałem, że zrobi. Nice. Zaliczony. Lepiej mi się chyba na kłoterze robi. Sztos. Teraz spróbuję olda. Na hulajnodze. To też będzie dziwne. Wow, nie złapałem kolanami. Bo z robotu ty nie będziesz. A, ucięło cię trochę. Thank you.
To teraz coś poświrujemy na kłoterze, bo nie umiem boksa jeszcze latać, muszę go wyczuć na hulajnodze, strasznie dziwnie. Dawaj 5-4. Od razu flarę. Ciężko. Flarę to by zrobił wyrażeń z drugiej. Nie wiem, dziwnie. No Janek prawie zrobił flarę. Tej whipa pierw. Tej whipa, warspina, podstawy. Potem flarę. Potem flarę. Teraz za blisko było, nie? Opo, bar spin. Double whip! Wow! Na rowerze! Na jedną na rowerze, dobrze. Gitara. A, dziwnie. Próbuję te dwa taile. Ale jest szybko. Robię dwa. Na jedną nogę, ale jest. Właśnie, że nie ma. Ale fejki mam obcykane. Równowaga z rowerem. Wyratowane. Strasznie ciężkie. Trzy próby. Zawsze mówię trzy, to wychodzi. A ciekawe za którym. Dobra, jedziemy. Jeszcze jedna. Nie mogę, ciężki to jest. Ja już tutaj na dół tak skierowałem kamerę, jakbyś się miał wyjebać. O Boże. Ciężko, to jest ciężkie, na rowerze mi jest łatwiej dwa zrobić na kuterze. Dawaj taila na flacie. Dobra. Trzymaj kulaję. Masz teraz, patrz. Wow. Jak to zrobić? Bang, bang. Yeah! Dawaj na koterze, ziom. Co się dzieje? Wszyscy na hulajnodze. What the fuck? Po co się dzieje? Pa. Wariacie. Nie takie łatwe, co? To nie BMX. O, aha. Było, nikt nie widział, to się wytnie ten kawałek. Będzie wylądowane, będzie sklejone. Sklejone kawałek, montaż połoga. Na rowerze jest łatwo 540, zobaczcie jak się robi na hulajnodze. Nie to podpieranie, to bym robił wszystko. Ale to robi. Widać, że streetowczyk po prostu, nie? Ale tam dokręcił to jedno. Próbowałem coś z jumpboxu, ale on jest pod górkę. Wszystko co wyląduje, to mnie zatrzyma. No trudno, najwyżej będzie tak niesklejone, ale sklejone. Normalnie trzeba dawaj, się jakoś nauczyć. Normalnie dawaj taką, a potem fronia stary ładujesz po prostu. Fronta bym zrobił szybciej niż jakieś beko. Ja mówię fronia w profil. A o to nie. Zobaczysz, nie wiem, 5-4-8 barów, co nie? I fronia w profil. Znaczy ja mam na imię Bartek, a nazwisko Ostrowa. Nie takie rzeczy. Toż to wariat na hulajnodze. Dawaj. Polecę spajna.
To będzie hardcore. Spine na hulajnodze. Ja ledwie ją trzymam, a muszę polecieć spine. Próba numer jeden. Szpier. Będzie straszne. Boż, co ja robię? Podparty jeszcze raz. To jest dużo straszniejsze niż mi się wydawało. Ja się nie poddaję. Bo całkiem sympatycznie. Teraz tam Taylor. Mogę się założyć, że teraz wejdzie. Teraz wyjdzie. Jak wyjdzie, to daje się łapkę w górę. Czyli nie. No i teraz musicie dać łapkę w górę. Bo ale zrobię. Że nie, dajcie łapkę w górę, jak zrobisz flarę. Nie. Tak, tak. Tak, tak. Tak, to jest dobry pomysł. Dajcie łapkę w górę, jak nie ma flary, łapka w dół. Będzie. O Boże. Dobra, przymierzymy się do tej flary. Ostatnio na odcinku ziomeczek katował na hulajnodze. Dawałem mu rady, nie znając się na tym, bo nie jeżdżę na hulajnodze. A dziś zacząłem, może jak zrobię, to dam mu lepsze rady. Pamiętaj, że jak lecisz, podciągasz hulajnogę do siebie i nie puszczaj w połowie. Tak mówiłem. Tak było. Dobra, spróbujemy. Oj, się boję, Boże, to jest hulajnoga. Jeżdżę na rowerze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. No nie wiem. Dobra, jedziemy. Ogólnie to jest mi smutno, bo nie obserwujecie mnie na Instagramie i jest mało osób. Tu gdzieś macie mojego Instagrama. Ja tam nagrywam też, nie? Ale to będzie straszne. Dobra, jak bardzo i dlaczego go tak pojebało? Siemo. To się robi ciekawie, akurat jak przyszedłeś, to na flarkę przyszedłeś. Co ty pierda? To się robi ciekawie, nie? Jakiś ludzie przyjeżdża stary po robocie, tak patrzy, stoi tam, mówię, zajadam sługa, nie? Jakieś lipy, kolabor, spinny, potery, co nie? Daj flarę. Nie mam mówić. Jakieś latanie spajna, co nie? No, to. Został, bo teraz się ciekawie robiło, zostaw mu to, chłopie, no. Ja się trochę boję, nie czuję się pewnie z tym. A jak już powiedziałem, no to muszę dokonać. Ogólnie nie byłem jeszcze do góry nogami nigdy na hulajnodze. Nie, tylko front flipa robiłem. Więc to będzie moje pierwsze salto jakby na hulajnodze. I to jeszcze flara. Jezu. Nie umiem bokiem, nie umiem bokiem w ogóle. Bo stoi się bokiem na hulajnodze. To jest ciężkie. Stań tak. Przodem stanę, nie? Będzie git. Boże. Oj, młody pik z pierwszy. Dawaj, rób. Robimy? Jasne. Git. Jest to proste. Zajął. To się kameruje. Dawaj, Marek, to już się kameruje. Ale dziwnie, do dupy. Jezu. To była najstraszniejsza rotacja do góry nogami w moim życiu. Już mniej się bałem flary z Taylorem na rowerze. Ale spróbuję jeszcze raz. Chłopaki jak oceniają? Na 10. No, średnio bym powiedział. No tak średnio. A, bo ja ląduję przodem. Ale dziwnie. Czyli ja ląduję. Teraz to zrobię. Dawaj na małym. Ale, coraz bliżej. To jest straszne. Nie róbcie tego. Cały czas próbuję lądować przodem jak na rowerze. Wygodnie? Całkiem spoko. Chyba jeszcze chwilę poleżę. Ajajaj. A, zaliczmy to, nie chcę mi się już. Zaliczamy. Dawaj na mały. Nie, zaliczamy to. To wyszło, ale no nie odjechałem. O, jeszcze pojeżdżę coś, żeby coś było, nie? Takiego się nie zalicza, Guber, dobrze o tym wiemy. Było. To się wytnie ten zjazd taki na dupie. To ja w takim razie zlądowałem połowę więcej sztuczek niż on. O nie, no, masakra. Będzie dobrze.
Odpuszczam na dziś flarę, ale próbowałem, żeby nie było, nie? Łapka w górę, kurde. Dobra, łapka w górę, bo spróbował. Użyjemy hamulca. Tak. Polecam ten kanał. Trunowicz Krzysztof. To już nieużywane. W ogóle nie jest dobre. No i zabrali ci rower, hulajnogę. Kamerę też ci zabieramy. Cześć. To pokombinujemy coś jeszcze z fejki na tej hulajce, skoro jeszcze jej nie odzyskałem. Leci sekwa, sekwa. Fejki tail whip, fejki bar i fejki dekada. Fejki tail whip jest. Fejki, fejki, fejki. Bar? Nie ma, ale było. Coś poszło nie tak. To nie wyjdzie, bo to ja na chacie tylko umiem. Albo fopo. Kurdole. Co? No jak to się kurwa robi? Załatwiam się. No dekada, obkręcasz się dookoła nogi. Trzymaj. Wiem o co chodzi dekada. Skul nogi mocno. I było. I yeah. Szybki grań, cyk, 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 cyk. Dobry jestem, dobry, no, wiem, dzięki. Trzeba nagrać jakieś ładne, porządne zakończenie. Ściągnę kask dzisiaj, żeby było ładnie, pięknie, porządnie. Powiem tak jak zawsze, czyli zasubskrybujcie kanał, oglądajcie kolejne odcinki. I napiszcie, czy chcecie jeszcze jakieś triki na hulajnodze, bo możemy zrobić odcinek, gdzie robię coś na BMX-ie i powtarzam na hulajnodze, albo na odwrót. Znaczy tak mi będzie łatwiej w sumie, że pierw na BMX-ie, później na hulajnodze. Jak chcecie taki odcinek, to napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. I oglądajcie poprzednie i kolejne odcinki. Do zobaczenia.